Witam wszystkich bardzo serdecznie. Doktor medycyny Marian Ołpiński, pediatra z Chicago. Dzisiaj krótka informacja o kotach jeszcze. Znalazłem dzisiaj, to jest dokładnie z dzisiaj, z maja, 13 maja 2020 roku, informację o tym, że koty mogą zarazić się COVID-19, czyli chorobą przenoszoną przez wirusa SARS-CoV-2 od innych kotów. Było badanie, które to stwierdziło. Zaraz krótko przejdziemy przez ten artykuł. Artykuł z bardzo dobrej strony internetowej statnews.com. Tutaj. To jest bardzo dobra, uważam, strona pokazująca najświeższe informacje. Stat to znaczy po angielsku nagle, teraz, szybko. Więc pytanie brzmi, czy my możemy też, ludzie, dostać tą chorobę od kotów? Co możemy się dowiedzieć z tego artykułu? Otóż, troszkę muszę zmniejszyć moje. Otóż, są tylko sporadyczne doniesienia na temat zakażania się kotów koronawirusem, tym, który powoduje COVID-19 w ostatnich tygodniach. I dlatego naukowcy byli zainteresowani, czy koty pomiędzy sobą mogą tą chorobę również roznosić. I odpowiedź tych, którzy to badali, naukowców, jest taka, że tak. Koty mogą tą chorobę pomiędzy sobą przenosić. Gdzie to było zrobione, to badanie? Otóż to badanie było zrobione bardzo blisko miejsca, gdzie mieszkam, 2,5 godziny jazdy samochodem, a mianowicie przez naukowców z Uniwersytetu stanu Wisconsin w mieście Madison, ale również współuczestniczyli w tym badaniu naukowcy z Uniwersytetu Japońskiego w Tokio. I zauważyli, że koty nie były widoczne, jakby tak wizualnie chore, one nie okazywały objawów choroby, ale przenosiły tego wirusa na inne koty w ciągu około 6 dni i przenosiły tego wirusa poprzez ich wydzielinę z nosa. I znając tą ilość tego wirusa, którego znaleziono w tych wydzielinach z nosa u kotów, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że koty właśnie, jak to się mówi, wydzielają tego wirusa. Ten wirus może się osadzać na najróżniejszych domowych urządzeniach. Koty, jak wiemy, skaczą wszędzie, czyli mogą zostawiać te wirusy, które wydostają się z ich nosów, na najróżniejszych powierzchniach, na długopisach, nie wiem, na myszkach komputerowych, nawet na komputerach, na telefonach, na blatach stołowych. Wszędzie kot może tego wirusa zostawić. I nie znam doniesień, czy ludzie się zarazili, ale wyobrażam sobie, ponieważ to jest ten sam wirus, że jeżeli ktoś potem dotyka czy tej myszki, czy tego długopisu, czy telefonu, czy nawet jakiejś tam mierniczej taśmy, która tutaj z jakiegoś powodu się znalazła, to może również, dotykając później otworów naturalnych na swojej twarzy, czyli oczu, nosa czy jamy ustnej, przenieść tego wirusa i się zakazić. I ostrzega jeden z tych naukowców, Peter Halfman z Uniwersytetu w Wisconsin, że ludzie, i dlatego ja wam to przekazuję, powinni o tym wiedzieć, że tak może się zdarzyć.
Także co do naukowców z Japonii, to tutaj wypowiada się Yoshihiro Kawaoka, wirolog czy wirusolog z Japonii. Tam eksperymentalnie zakażono trzy koty i umieszczono kota, który był zdrowy, z tymi kotami zakażonymi. I wszystkie trzy, były takie trzy koty, które były zdrowe i umieszczone zostały w klatkach z tymi kotami, które były zakażone wcześniej sztucznie, eksperymentalnie, i wszystkie te zdrowe koty się zaraziły. I dlatego oni też potwierdzają, że koty mogą przenosić tą chorobę pomiędzy sobą. Wiemy już wcześniej o tym, że w Nowym Jorku było ileś, już w tym momencie wiemy, tygrysów i parę lwów, czyli również tych dużych kotów, które tą chorobę przenosiły. I dlatego ten artykuł ostrzega przed taką możliwością. A ja stwierdziłem, że jest to ważne, żeby Państwu to przekazać. Także na tym kończę dzisiaj naszą krótkie spotkanie z Państwem. Do zobaczenia.